Słuchajcie, gdy zaczynałem swoją przygodę z fotografią, ale także przygodę z fotografią powietrzną i z wykonywaniem ujęć z powietrza, nie miałem świadomości, że tak ważną funkcję i tak ważną właśnie rolę odgrywają filtry. Filtry szare, filtry polaryzacyjne. Zupełnie bez świadomości fotografowałem, ale także wykonywałem ujęcia w trybie automatycznym, nie mając rozeznania, nie mając tego właśnie spojrzenia szerszego na cały aspekt związany na przykład z czasem ekspozycji, z trójkątem ekspozycji, z kompensacją, z polaryzacją i ze wszystkimi tego typu zagadnieniami. I właśnie dzisiaj wprowadzam kurs, który omawia te poszczególne sprawy na przykładach, pokazuje, na czym polegają zjawiska i na czym polegają czynniki, które mają wpływ na wykonanie fantastycznych ujęć, zarówno fotograficznych, jak i ujęć wideo. Także bardzo się cieszę, jestem dumny i także zachęcam Ciebie do skorzystania z tego kursu. Pokazuję tam na przykładach, jak to wygląda od środka, jak skompensować ekspozycję, jak zwolnić migawkę, jak osiągnąć fantastyczne efekty, na przykład paningu czy rozmycia, rozmytej wody, ale także bardzo płynne, fantastyczne hyperlapsy, które nie składają się z pojedynczych klatek, tylko wręcz stanowią jedną genialną smugę. I właśnie tego typu zagadnienia omówiłem w tym warsztacie. Jest tam dosyć sporo przykładów. Ja przygotowałem się dłuższy czas, gromadziłem swoje materiały, także korzystałem z materiałów kolegów. Skorzystałem z różnorodnych filtrów, zarówno do Inspire'a, jak i do Mavic'a 2 Pro. Pokazuję, na czym polega właśnie dobór filtra. Pokazuję, jakie efekty się osiągnie poprzez zastosowanie poszczególnych filtrów. Tłumaczę na przykładach, jak wyglądają poszczególne składniki, na przykład na czym polega kompensacja ekspozycji, co to jest zmniejszenie lub zwiększenie o jedną działkę ekspozycji i tak dalej. Myślę, że po tym warsztacie będziesz miał mega świadomość tego, jak fotografować lepiej, jak robić lepsze ujęcia i właśnie filtry stanowią niesłychane narzędzie do tego, żeby panować nad naszą ekspozycją, ale zarazem, żeby wykonać genialne zdjęcia. Zachęcam Ciebie, spotykamy się po drugiej stronie i pozdrawiam serdecznie. Rafał.